Aber Gold tak naprawdę nie miał nic wspólnego ze złotem, z wyjątkiem pewnego chwytu marketingowego. Złoto kojarzy się zresztą słusznie na całym świecie z prestiżem, z zamożnością, z bezpieczeństwem. No i te cechy złota zostały wykorzystane po to, żeby zwieść klientów, zwieść opinię publiczną. Pewnie w tym czasie jeszcze ważnym było, że złoto, dynamika wzrostu cen złota była dość znaczna i to wszystko spowodowało, że klienci byli rzeczywiście zainteresowani tymi niespotykanie wysokimi, kuszącymi, potencjalnymi zyskami, które tak naprawdę były oszustwem. W rzeczywistości, jak wiemy, dzisiaj AB Gold kupił niecałe 60 kg złota, co stanowi tam około 1% wkładów wniesionych przez klientów. Więc to złoto kupione było tak naprawdę tylko w celach marketingowych, żeby móc tam pokazać dziennikarzom parę sztabek. W rzeczywistości te pieniądze wpłacane przez klientów wcale pokrycia w złocie nie miały. No, oczywiście tym drugim takim kuszącym, aczkolwiek nieuczciwym zabiegiem było gwarantowanie zysku, co jak wiemy jest niemożliwe przy inwestycjach w jakikolwiek instrument finansowy. Jeżeli ktoś jest zainteresowany lokowaniem środków w metale szlachetne, oczywiście może to robić w sposób bezpieczny. Tutaj należy się kierować zdrowym rozsądkiem. Trzeba poszukać dystrybutora, który no, na pewno posiada fizyczne placówki, oddziały. Warto pójść do takiego oddziału, zobaczyć, czy to złoto rzeczywiście jest, czy można je po prostu kupić, tak jak w każdym innym sklepie kupuje się produkty. Warto wybrać dystrybutorów, którzy już działają kilka lat na rynku. No i oczywiście, którzy oferują produkty renomowanych producentów. Bo przy zakupach złota inwestycyjnego warto kupować takie sztabki i monety, które później bez problemu można upłynnić, sprzedać na całym świecie. Czyli reasumując, warto część środków, część oszczędności lokować w metalach szlachetnych, na przykład w złocie. Ale oczywiście trzeba zachować przy tym zwykły, zdrowy rozsądek.